Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii świętego Łukasza jest przez wielu nazwany kazaniem na równinie. Po ustanowieniu 12 Jezus wstąpił z uczniami na miejsce, gdzie czekały na Niego rzesze, aby Go usłyszeć i doznać uzdrowienia. Powołanie apostołów towarzyszy to wyruszenie w drogę ku równinie, ku spotkaniu z licznymi tłumami, które, jak mówi tekst Ewangelii, były dręczone, ten tłum był dręczony. Wybór nie zatrzymuje ich wysoko na górze, na szczycie, ale prowadzi ich do serca rzesz, stawia apostołów pośrodku ich udręki, na płaszczyznę ich życia. W ten sposób Pan objawia im i nam, że prawdziwy szczyt osiąga się na równinie. A równina przypomina nam, że szczyt znajduje się w spojrzeniu, a zwłaszcza w wezwaniu: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Jest to wezwanie, jest to zaproszenie, któremu towarzyszą cztery nakazy. Moglibyśmy powiedzieć cztery zachęty, jakie kieruje do nich Pan, a także do nas kieruje Pan, aby ukształtować ich powołanie w konkrecie w życiu codziennym. Są to cztery działania, które nadadzą formę, ucieleśniają i uczynią namacalną drogę ucznia. Można powiedzieć, że są to cztery etapy mistagogii miłosierdzia. Miłujcie, czyńcie dobro, błogosławcie i módlcie się. Myślę, że wszyscy możemy być zgodni co do tych aspektów i że okazują się też one rozsądne. Te cztery działania, które łatwo realizujemy wobec naszych przyjaciół, osób bardziej lub mniej bliskich, bliskich uczuciowo lub pod względem upodobań i przyzwyczajeń. Natomiast problem pojawia się, gdy Jezus przedstawia nam adresatów tych działań, a jest tym bardzo jasny i nie używa wybiegów słownych ani eufemizmów. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was źle traktują. I nie są to działania, które rodzą się spontanicznie wobec ludzi stających przed nami jako przeciwnicy, jako nieprzyjaciele. Naszą podstawową, instynktowną postawą wobec nich jest dyskwalifikowanie, oczernianie, przeklinanie ich. W wielu przypadkach próbujemy ich demonizować, aby mieć świętą rację, gdy się ich pozbywamy. Wręcz przeciwnie, gdy chodzi o wroga, o osobę, która ciebie nienawidzi, przeklina i zniesławia, Jezus mówi nam: miłuj ją, czyń jej dobrze, błogosław ją i módl się za nią. Stajemy przed jedną z najbardziej właściwych cech orędzia Jezusa. Tam, gdzie ukrywa się Jego siła i Jego tajemnica. Stamtąd pochodzi źródło naszej radości, moc naszej misji i głoszenia dobrej nowiny. Nieprzyjaciel jest kimś, kogo muszą kochać. W sercu Boga nie ma żadnych wrogów. Bóg ma jedynie dzieci. To my wznosimy mury. To my budujemy przeszkody i klasyfikujemy ludzi. Natomiast Bóg ma tylko dzieci i nie po to, aby się ich pozbywał. Miłość Boga ma smak wierności wobec ludzi, ponieważ jest to miłość sięgająca trzewi,
miłość matczyna ojcowska, która nie zostawia ich w opuszczeniu. Nawet wówczas, gdy pobłądzili, nasz Ojciec nie zwleka z umiłowaniem świata do chwili, kiedy będziemy dobrzy. Nie czeka, by nas pokochać, gdy będziemy mniej niesprawiedliwi i bardziej doskonali. Kocha nas, ponieważ postanowił nas pokochać. Kocha nas, ponieważ nadał nam status swych dzieci. Miłował także nas, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, bowiem bezwarunkowa miłość Ojca wobec wszystkich była i jest prawdziwym wymogiem nawrócenia dla naszego biednego serca, dla serca, które jest skłonne do osądzania, do dzielenia, do przeciwstawiania sobie jedni drugich i potępiania. Świadomość, że Bóg nadal kocha nawet tych, którzy Go odrzucają, jest nieograniczonym źródłem zaufania i bodźcem dla misji. Żadne zabrudzenie ręki nie może przeszkodzić, by Bóg umieścił w tej ręce życie, którym nas pragnie obdarować. Nasz czas, nasza epoka charakteryzuje się wielkimi problemami i wątpliwościami w skali globalnej. Przypadło nam przeżywać czasy, kiedy w naszych społecznościach nagminnie pojawiają się polaryzacja i wykluczenie jako jedyny możliwy sposób rozwiązywania konfliktów. Widzimy na przykład, jak szybko osoba stająca obok nas nie tylko posiada status osoby nieznanej, imigranta lub uchodźcy, ale staje się jakże często zagrożeniem, nabywa status nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela, ponieważ pochodzi z dalekiego kraju, albo dlatego, że ma inne nawyki. Nieprzyjaciela z powodu koloru skóry, języka i statusu społecznego. Nieprzyjaciela, bo inaczej myśli, a także dlatego, że wyznaje inną wiarę. Nieprzyjaciela z powodu, możemy tu dołączyć każde inne określenie. I niezauważanie logiki ta wpisuje się w nasz sposób życia, działania i postępowania. Zatem wszystko i każdy zaczyna mieć smak nieprzyjaźni. Krok po kroku różnice przekształcają się w przejawy wrogości, w przejawy zagrożenia i przemocy. Ileż ran powiększa się z powodu tej epidemii wrogości i przemocy, która wyciska się na ciele wielu ludzi, którzy nie mają głosu, ponieważ ich wołanie uległo osłabieniu i zostało sprowadzone do milczenia z powodu owej patologii obojętności. Ileż sytuacji braku stabilizacji i cierpienia staje się powszechnością przez to narastanie wrogości między narodami i między nami. Tak, między nami. W obrębie naszych wspólnot, między naszymi kapłanami, w obrębie naszych zgromadzeń. Wirus polaryzacji i wrogości przenika nasze sposoby myślenia, odczuwania i działania. Nie jesteśmy na to odporni i musimy uważać, aby taka postawa nie zajmowała naszych serc, gdyż byłaby sprzeczna z bogactwem i powszechnością Kościoła, której możemy namacalnie doświadczyć w tym kolegium kardynalskim dzisiaj, tutaj. Pochodzimy z odległych krain. Mamy różne zwyczaje. Różne kolory skóry, różne języki, uwarunkowania społeczne. Myślimy na różne sposoby, a także celebrujemy wiarę, posługując się różnymi obrządkami. I nic z tego nie czyni nas nieprzyjaciółmi. Przeciwnie, jest to jedno z naszych największych bogactw.
Drodzy bracia, Jezus nieustannie zstępuje z góry. Jezus nieustannie chce nas postawić na skrzyżowaniu naszej historii, abyśmy głosili Ewangelię miłosierdzia. Jezus stale nas wzywa i posyła na równinę naszych ludów, stale nas zachęca, abyśmy jako znaki pojednania poświęcali nasze życie wspieraniu nadziei naszego ludu. Jako Kościół nadal jesteśmy zachęcani do otwierania naszych oczu, aby zobaczyć rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych swej godności, ogołoconych w swojej godności. Drogi bracie neokardynale, droga do nieba zaczyna się na równinie. W powszechności życia łamanego i dzielonego z innymi, życia oddanego i poświęconego innym, w codziennym i milczącym darze tego, czym jesteśmy. Jakżeż ważna jest ta jakość tej miłości, bowiem naszym szczytem jest ta cecha miłości. Naszym celem i dążeniem na równinie życia jest staranie się, aby wraz z ludem Bożym przemieniać się w osoby zdolne do przebaczenia i pojednania. Drogi bracie, dzisiaj jesteś proszony, byś strzegł w Twoim sercu i w sercu Kościoła tej zachęty, byś był miłosierny jak Ojciec, wiedząc, że jeśli coś ma wywołać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia.